Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Ciąg AN jest określony wzorem AN, to jest 2N kwadrat plus 2N dla N większego równego od 1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. Czyli teza jest taka, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu. Jak zapisać każde dwa kolejne wyrazy? To będzie jakiś wyraz AN-ty dodać wyraz AN plus pierwszy. To jest suma dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu. No i teraz zobaczmy. My an mamy zdefiniowane. a An to jest to. Potrzebujemy an plus 1. Co to jest an plus 1? Żeby policzyć an plus 1, to my w miejsce n musimy wstawić n plus 1. Czyli to będzie 2 w nawiasie n plus 1 do kwadratu. Dodać 2 w nawiasie n plus 1. Plus 1. Co to będzie? Czyli będziemy mieli 2 w nawiasie n plus 1 do kwadratu to jest n kwadrat plus 2n plus 1. Czyli skorzystałem tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Dodać 2 razy n, czyli 2n i dodać 2. Porządkujemy ten zapis, czyli mamy 2n kwadrat, wymnożyłem tutaj. Dodać 2 razy 2n, czyli dodać 4n. Dodać 2, dodać 2n, dodać, 2n, dodać 2. Czyli mamy tak. 2n kwadrat plus 6n plus 4 mamy coś takiego w tym momencie i teraz podstawmy sobie do tezy czyli przeprowadźmy dowód nasze an to jest 2n kwadrat plus 2n dodać an plus 1 czyli w miejsce an plus 1 wstawiamy to czyli dodać Napiszę to w nawiasie, chociaż nawias nie jest tutaj potrzebny, ale żeby było widoczne, żeby to było oddzielone 2n kwadrat plus 6n plus 4, co z tego mamy? 2n kwadrat plus 2n kwadrat to jest 4n kwadrat. Później mam tak 2n plus 6n to jest 8n, i później zostaje nam 4 na końcu, i w tym momencie kluczowa kwestia. My tutaj musimy zauważyć, że wyrażenie 2, przepraszam, 4n kwadrat plus 8n plus 4 to jest nic innego jak 2n plus 2 do kwadratu, co kończy dowód. I to jest ważna kwestia, żeby zauważyć właśnie, że 4n kwadrat plus 8n plus 4 da się przekształcić do takiej postaci. A jeżeli ktoś tego nie widzi, to niech zobaczy. Weźmy sobie 2n plus 2 do kwadratu, to jest 2n plus 2 razy 2n plus plus 2, czyli mamy 2n razy 2n, 4n kwadrat, 2n razy 2 to jest 4n, 2 razy 2n to jest znowu 4n i 2 razy 2 to jest znowu 4, czyli mamy 4n kwadrat plus 8n plus 4, dokładnie to, co tutaj wyszło, czyli mamy koniec dowodu.